Cześć, trochę mnie nie było. Oczywiście to ta długa przerwa spowodowana jest moim byciem ojcem i byciem zaangażowanym w takie przyziemne rzeczy jak praca, dzieci, rodzina, dom. Ale już nie przedłużając, dawno temu chciałem wam nagrać odcinek o przypadku pewnej kobiety, Dorothy Eady, która dla mnie jest przykładem lub potwierdzeniem. Oczywiście jeśli wierzysz, to jest dla ciebie potwierdzenie, jeśli nie wierzysz, to nie jest dla ciebie potwierdzeniem. Ale dla mnie osobiście jest potwierdzeniem tego, że wracamy na ten świat, że pamiętamy swoje przeszłe życia, tylko że są jakby nam blokowane i zabezpieczanie przed niepotrzebnym akcesem po to, abyśmy mogli na tym świecie rzeczy przeżywać na nowo i na nowo doświadczać. Jeśli chodzi o Dorothy Eady, przypadek jest na tyle ciekawy, że ona po urodzeniu nie pamiętała żadnych przeszłych żyć. Dopiero w wieku 3 lat spadła ze schodów w domu i lekarz stwierdził na krótko jej zgon. Do tego stopnia na krótko, że rodzice nawet się kłócili z tym lekarzem, ponieważ Dorothy spadła ze schodów w wieku 3 lat. Spadła ze schodów, na chwilę była nieprzytomna, podczas czego lekarz stwierdził niby zgon, ale ona za chwilę podniosła się, jakby nigdy nic, i przeszła do porządku dziennego. Dorothy Eady urodziła się w 1904 roku w Londynie i do momentu wypadku nie miała żadnych takich rekolekcji z przeszłych żyć. Dopiero po tym wypadku nawet rodzice kwestionowali lekarza, który stwierdził jej zgon. W każdym razie po tym, jak się Dorothy podniosła, zaczęła mówić do rodziców w trochę innym akcencie, w dziwnym akcencie. Niby jest taki syndrom Foreign Accent Syndrome, coś takiego. Zaczęła mówić w innym akcencie i zaczęła mówić, że to nie jest jej prawdziwy dom, że ona pochodzi skąd inąd. Zaczęła tęsknić do miejsca, którego nigdy wcześniej nie widziała, nigdy wcześniej nie była w tym życiu. Zaczęła opisywać jakieś piękne ogrody, jakieś oazy gdzieś pośród pustyni piasków. Więc mała Dorothy śniła o tym miejscu, opisywała je ciągle mamie, o jakąś oazę, rośliny, jakiś ogród, piękny ogród przy jakimś wielkim budynku. Mama ciągle starała się ją przekonać, że ona jest w domu, że to wszystko jej się śni i że jest to wszystko wytworem jej wyobraźni. W każdym razie w którymś momencie poszły do londyńskiego muzeum, gdzie była właśnie wystawa egipskich różnych rzeczy. I mała Dorothy, kiedy wbiegła tam i zaczęła wszystko to oglądać, była w ciężkim szoku. Rozpłakała się, zaczęła biegać po całym budynku. Wyobraź sobie małą dziewczynkę, która biega i opowiada, że to jest jej dom, że ona jest w końcu w domu. Całowała niby stopy tych figur faraonów, oglądając wszystko naokoło z wielkim zdziwieniem i nie nad zdziwieniem, z wielką ekscytacją, radością. Cały czas powtarzając mamie, że ona jest w domu, że to jest jej dom, to jest to miejsce, skąd pochodzi. I od tamtego momentu dziewczynka jakby miała obsesję na punkcie Egiptu, cały czas mówiąc rodzicom i wszystkim wokoło, że ona pochodzi z Egiptu, że to jest jej dom i że żyła kiedyś w starożytnym Egipcie. Między 4 rokiem życia a 7 miała już problemy w szkole ze względu na swoją obsesję. Zakazano jej chodzić na religię, niby do kościoła, dlatego że ciągle mówiła o Egipcie, starożytnym Egipcie, o starożytnych bogach, wierzeniach, odmawiała śpiewania piosenek religijnych, kłóciła się z nauczycielami odnośnie właśnie bogów, wierzeń i wszystkich pieśni, Biblii itd., itd. Więc ludzie mieli z nią naokoło problem, bo jej obsesja była coraz mocniejsza, coraz silniejsza i któregoś dnia, gdzieś w okolicach chyba 7 roku życia, zobaczyła zdjęcie świątyni Seta w Egipcie. W momencie, kiedy to zobaczyła, od razu stwierdziła, że to jest jej dom, to jest miejsce, z którego pochodzi, to jest miejsce, w którym mieszkała. Oglądając to zdjęcie, zobaczyła, że świątynia jest w ruinie i ona była zdziwiona, dlaczego tak to wygląda, gdzie są drzewa, gdzie są te wszystkie ogrody, co się wydarzyło. Jak zobaczyła zdjęcie w tej samej książce, zdjęcie faraona, mumii faraona Seta I, stwierdziła, że to jest osoba, którą ona znała osobiście, poznała ją face to face. W momencie, kiedy nauczyła się czytać i pisać w szkole, stwierdziła, że kiedyś umiała czytać hieroglify i że potrafiła je rozszyfrowywać. Oczywiście nikt wtedy nie uwierzył. Te wszystkie sensacje wzbudziły zainteresowanie archeologa, egipcjologa Wallace'a Budge, który zainteresował się dziewczynką i nawet zaproponował jej współpracę, nauki, to, że może przy nim się uczyć więcej na temat Egiptu. Wallace zaproponował jej, że zacznie ją uczyć czytać i pisać hieroglify i niby dość szybko Dorothy nauczyła się to robić i robiła dość dobrze i biegle, co było dość zadziwiające, bo to było w wieku między chyba 10 a 14 rokiem jej życia. Poza snem o świątyni Seta, o jej domniemanym domu, zaczęło się pojawiać incens, w którym
Dorothy była przesłuchiwana przez jakąś kapłankę egipską, która zadawała jej pytania, na które jeśli Dorothy nie znała odpowiedzi, była bita. Te dwa sny zaczęły ją męczyć coraz częściej. Gdzieś w okolicach 27 roku życia Dorothy poślubiła Egipcjanina. Prawdopodobnie poznali się, zakochali, ale jest też taka przesłanka, że po prostu Dorothy chciała sobie zagwarantować mieszkanie i pozwolenie przebywania w Egipcie na dłużej, by mogła być bliżej tego wszystkiego, co przypominało jej dom i co twierdziła było kiedyś jej domem. Kiedy w końcu wylądowali w Egipcie, prawdopodobnie Dorothy nawet ucałowała ziemię egipską, ciesząc się, że jest w końcu w domu, że jest u siebie. Kiedy urodziła syna swojego pierwszego, też go nazwała Seti, po faraonie Seti I. Nie Set, Set był mój błąd, przepraszam. Podczas pierwszego roku życia w Egipcie zaczęła mieć różne jakby wizje, być w transie w nocy. Twierdziła, że przychodzi do niej duch faraona Seti I, i który jej mówił wszystkie fakty z jej życia poprzedniego, sprzed 4000 lat, kiedy żyła w Egipcie. Podczas tych transów niby Dorothy wstawała i jak zahipnotyzowana, czy jak lunatykująca osoba, zapisywała biegle hieroglifami całą historię swojego życia. I ten duch faraona opowiadał jej wszystko z przeszłości, że mieszkała w tym egipskim pałacu razem z nim, będąc dość blisko w jego kaście ludzi. Ona była jakoś tam też jakby duchowną, w każdym razie była dość blisko niego, przebywając cały czas w tych ogrodach, które pamiętała i tak dalej, więc to było dość ciekawe. W ciągu roku, kiedy zapisywała te swoje historie, zapisała w około 70 stron swojego życia, tego co robiła, kim była, skąd pochodziła, żyjąc te 4000 lat wcześniej. Ona miała na imię Bent Rashid, urodzona w Egipcie 4000 lat wcześniej. Jej tata był żołnierzem, mama sprzedawała warzywa i owoce, ale zmarła dość wcześnie, jak Dorothy miała, jako Bent Rashid miała 3 latka. To jest taki dziwny zbieg okoliczności. Więc po śmierci matki, ojciec, to wszystko jest według jej zapisków, które dokonywała w tym transach, więc ojciec nie mógł się nią opiekować, ponieważ był żołnierzem, oddał ją do świątyni, gdzie właśnie poznała faraona Seti I, i tam w wieku 12 lat została kapłanką. Miała do wyboru dwie rzeczy, albo mogła iść sobie w świat, mogła zostać jako kapłanka, ale musiała przysięgę wierności, czystości seksualnej, że będzie po prostu dziewicą jako kapłanka, co zresztą zrobiła, pozostając w pałacu, i stąd potem właśnie te jej wszystkie cała jej wiedza i te wszystkie rzeczy, w których pomogła odkryć w Egipcie, bo większość, dużo rzeczy, które widzimy w Egipcie i w muzeach gdzieś, to była właśnie zasługa Dorothy. Ona pomogła w wielu wykopaliskach potem odkrywać pewne rzeczy, których wcześniej nie znaleziono. Historia pobytu w Egipcie była dość krótka, ponieważ jak poznała faraona Seti I, to jest, mówię, według jej wszystkich zapisków, zakochali się w sobie, niestety straciła z nim dziewictwo i była w ciąży. Oczywiście sprawa wypłynęła na wierzch, więc potem zabrano ją na przesłuchania, gdzie ją torturowano, jeśli chciała odpowiadać pytaniom. To była ta część snu, która się potem pojawiała już we współczesnej Dorothy, jak była dzieckiem. I oczywiście jak to była w wyższych sferach, niby w tej historii, którą zapisała w tych swoich transach, postanowiła odebrać sobie życie, żeby po prostu nie ten cały skandal nie wyciekł do opinii publicznej. Kilku naszych mogłoby zrobić to samo, nie? Więc Dorothy popełniła samobójstwo, zakończając tą historię. Mąż Dorothy nie dawał rady już z tym wszystkim, z jej obsesją z hieroglifami, ze snami i z tymi całymi z tym lunatykowaniem, więc w 1946 roku rozwiedli się i wtedy właśnie Dorothy przeprowadziła się do innej miejscowości bliżej piramid w Gizie i tam właśnie, będąc mamą swojego syna Seti, przybrała imię Om Seti, czyli matka Setiego. To właśnie tam przez kolejnych 20 lat pracowała dla Departamentu Archeologii i pomagała badać szczególnie tą świątynię faraona Seti I, dlatego że twierdziła, że to był jej dom, że ona przebywała w tych wszystkich komnatach, w ogrodach, że znała tych wszystkich ludzi, tam przebywali, więc jakby stała się fachowcem dostarczającym ludziom, badaczom ekskluzywnej wiedzy na temat
tego właśnie miejsca. Mało tego, kiedy zaczęła pracować tam już gdzieś w wieku 50 lat, 50 roku życia jakoś tak, w tej świątyni, nawet zrobiła swoje biuro w środku świątyni. Są też plotki, gdzieś na internecie można usłyszeć i zobaczyć, że niby też miała swoją kobrę, którą oswoiła jako swoje zwierzątko domowe i w tym biurze ta kobra przesiadywała i ona tą kobrę karmiła. Ale była w stanie zidentyfikować ten ogród, o którym śniła tyle lat, do tego stopnia, że właśnie powiedziała archeologom, że jeśli zaczną kopać w tym miejscu, to ten ogród znajdą. I rzeczywiście tam, gdzie wskazała, tam zaczęto to kopać i tam znaleziono ogród. Ona była w stanie opisać całkowity layout tego, ułożenie tego ogrodu, jak wyglądał, co gdzie było, i archeolodzy, podążając jej tropem, tak dokładnie to odkryli. To wszystko można zobaczyć na internecie, te zdjęcia i tak dalej. To jest niesamowite. Ja sam muszę zdobyć jej książki, czy jakąś książkę i coś poczytać po prostu. To jest coś niesamowitego. Dla mnie, człowieka, który jest trochę sceptyczny, ale też chciałby wierzyć, że coś tam jest, to jest jeden z największych, najmocniejszych dowodów na to, że istnieje reinkarnacja, że wracamy na ten świat w innych wcieleniach. I że to wszystko jest kontynuowane. Ciekaw jestem tylko, czy na tym świecie, czy możemy też żyć na innych planetach, na innych kulturach. Ale ta historia, historia Dorothy Eady, dla mnie jest jednym z najmocniejszych dowodów na to, że istnieje życie po życiu i życie przed życiem. Bo skąd taka kobieta miałaby tak mocną wiedzę na temat miejsca, w którym nigdy nie przebywała, nigdy nie była, skąd wiedziałaby te wszystkie rzeczy, ten ogród i inne archeologiczne rzeczy, które pomogła wykopać, odkryć. Skąd ona mogłaby to wiedzieć? Poza ogrodem Dorothy wskazała na północnej stronie chyba świątyni, że jest tam podziemny tunel i że jeśli będą kopać w tym miejscu, to ten tunel odkryją. I oczywiście odkryto ten tunel w tym dokładnym miejscu, w którym wskazała. I ten tunel jest do dzisiaj chyba dostępny do zwiedzania. Zdjęcia też są na internecie, też wam wrzucę na koniec tego wszystkiego. Skąd, jak kobieta urodzona w Anglii mogłaby to wszystko wiedzieć bez specjalnych przyrządów badających różne głębokości i grubości struktur pod ziemią? Mnie to zastanawia i udowadnia, że rzeczywiście to wszystko jest prawdą. Poza tunelem, poza ogrodem, poza tym wszystkim, co odnalazła, wskazała też w Dolinie Królów miejsce, gdzie jest podziemna katakumba, jakaś grobowiec jakiegoś faraona czy kogoś, i ten grobowiec został odkryty, oczywiście znowu w tym miejscu, w którym wskazała, w Dolinie Królów. To wszystko jest zbyt grube, żeby to było zbiegiem jakichś szczęśliwych przypadków, szczęśliwych odgadnień i tak dalej. Dla mnie jest to po prostu niesamowitym dowodem na to, że mamy w pamięci naszej, nawet podczas tego życia, zapisane ze wspomnienia z poprzednich żyć, tylko są specjalnie blokowane po to, abyśmy jak najlepiej mogli przeżyć tą dzisiejszą, aktualną naszą podróż przez ten świat i by doświadczać i rozwijać się lepiej bez wpływów poprzednich wcieleń żyć. Archeolodzy i badacze starożytnego Egiptu oczywiście byli zazdrośni, jaką wiedzę posiada Dorothy. Niektórzy nawet chcieli i spekulowali, że kobieta jest chora psychicznie i że coś z nią jest nie tak, no ale nie można było jej zarzucić tego wszystkiego, co odkryła, i nie można było jakby zadać kłamu jej odkryciom. Gdzieś na krótko przed swoją śmiercią też plotka głosi, że Dorothy powiedziała, że pod świątynią Seti jest jeszcze jeden ukryty tunel, a w tym ukrytym tunelu jest jeszcze jakaś kolejna ukryta komnata do odkrycia, ale ona była już dość chyba chora i nie mogła sama im tego pokazać, jak to robiła wcześniej, więc ten tunel niby nie jest jeszcze odkryty, nie został znaleziony, no i prawdopodobnie bez jej pomocy nie zostanie. Chociaż z drugiej strony tak się zastanawiam, jak jeśli teren już jest jakby dość przebadany, jak ciężko byłoby znaleźć coś jeszcze dodatkowego. Tak czy owak, niezbite fakty są takie, że wskazała wiele miejsc do odkrycia, opowiedziała szczegółową historię tej świątyni z osobami tam żyjącymi, wiele rzeczy się pokrywało z prawdą, odkryto to wszystko, o czym mówiła, co pokazywała.
Co o tym wszystkim myśleć? Kurde, no nie wiem, zastanawiam się nad tym wszystkim. Ale już jak powiedziałem wielokrotnie w tym filmiku, dla mnie to są niezbite dowody na to, że żyjemy i wracamy tutaj. I rozwijając tę myśl dalej, ja się człowiek zastanawia, po to co wszystko? Po co dbać o przyrodę? Po co dbać o pokój na świecie? O zwierzęta i wszystko, co nas otacza. No właśnie po to, bo skoro wracamy na ten świat w innych wcieleniach, warto by było zadbać o to, żeby było do czego wracać. Kiedyś słyszałem taką historię o człowieku, który sadził drzewo daktylowe i drzewo daktylowe chyba rośnie przez 60 czy 80 lat, zanim można zebrać z tego owoce. Ktoś się powiedział, po co to robisz, człowieku, przecież nie będziesz w stanie użyć tego drzewa w przyszłości. A on powiedział, że ja tego drzewa nie użyję, ale użyję tego drzewa ktoś inny skorzysta z owoców tego drzewa. Może to jest właśnie to, co powinniśmy sobie w głowach zachować, że nie robimy teraz czegoś dla siebie, ale robimy coś dla przyszłych pokoleń, a tamte przyszłe pokolenia dla innych przyszłych pokoleń, w których może my znajdziemy się na nowo. Historię właśnie wczoraj zobaczyłem historię chłopczyka, jeszcze nie miałem okazji zbadać, ale historię chłopczyka, który urodził się w 7-letniego chłopczyka w 2007 roku, czy 8, i twierdził, że był jednym z członków, był jednym z pasażerów samolotu, który uderzył w World Trade Center. Znalazłem to wczoraj, jeszcze tego nie obejrzałem, ale sobie obejrzę, pewnie wam opowiem, jeśli będziecie chcieli. Tak czy owak, mówię, przebywając teraz, robiąc rzeczy, które robimy teraz na tym świecie, trzeba bardziej patrzeć w przyszłość, niż nam się wydaje. Nie na naszą emeryturę, ale może jeszcze właśnie na emeryturę naszych dzieci albo jeszcze dalej. I to też taka myśl mi się zapętla, dlaczego warto mieć dzieci, nie? Jestem tatą, gdybym mógł się cofnąć i nie mieć dzieci, prawdopodobnie bym nie miał, tak zawsze powtarzałem wszystkim, bo uważam, że ten świat idzie w złą stronę i że boję się, że wypchałem dzieci na świat, który będzie skazany na zagładę. Ale po co powinniśmy mieć dzieci? Właśnie może po to, żebyśmy my lub nasi przodkowie mogli się w innych pokoleniach odrodzić, wrócić na ziemię i kontynuować to, co robiliśmy. Może gdzieś w podświadomości te głosy, które słyszymy, że musimy coś tworzyć, budować, czy malować jako artyści, czy być piosenkarzami. Może to są myśli, uczucia z przeszłych żyć, które są jakby przekazywane w naszym kodzie, gdzieś tam w mózgu, w momencie, kiedy się odradzamy. To jest taka grubsza myśl, grubsza spekulacja, ale mniej więcej coś takiego mi się w głowie kręci. No, ale to może zrobię kolejny odcinek, w którym postaram się wszystkie te rzeczy połączyć w jedną myśl i wam mniej więcej naszkicować to, jak ja patrzę na ten świat, staram się patrzeć, jak to wszystko widzę, jak odczuwam. Chociaż już po części teraz powiedziałem mniej więcej, jak to u mnie wygląda. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że wam się podobało. Jeśli to oglądacie, prosiłbym tylko, żebyście zostawili jakiś ślad po sobie, kciuka w górę, subskrypcję, jakiś komentarz, żebym wiedział, że ktoś tu był, zajrzał. I co sądzicie o tej historii, co sądzicie o tym materiale. Tyle. Życzę wam miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć.